Witajcie drodzy kochani. Chciałem dzisiaj wam opowiedzieć kilka słów na temat glutenu, ponieważ gluten jest przeważnie w mące i spożywamy go sklepem, w różnych naleźnikach, pierogach itc. itd. A więc ja chciałbym jakby wam wskazać, iż zjadanie glutenu w przetworach mącznych jest jakby szkodliwe dla naszego zdrowia. Po prostu ten gluten trzeba jakoś regulować, nie zjadać go zbyt dużo, ponieważ to spowoduje jakby pewne zaburzenia w naszym organizmie, prawda? Ja bym chciał, żebyście, drodzy kochani, więcej mieli taką dietę typowo polską, czyli ziemniaki, buraczki, czerwone oczywiście, jakieś warzywka ewentualnie, jeżeli ktoś lubi jakąś rybę, może ewentualnie dodać sobie jakąś tam rybę, nie? Ale tak przeważnie to ja bym unikał robienia po prostu takich pizz bardzo częstych, pierogów, zajadanie się jakimś ciastem, zajadanie się jakimś chlebem, ponieważ to, drodzy kochani, obciąży wasz organizm w taki sposób, że nie będziecie się czuli zbyt dobrze, jeżeli będzie po prostu ten gluten w nadmiarze w waszym organizmie, prawda? Także ten gluten, no niestety, trzeba mieć jakąś tam kontrolę nad tym wszystkim. Ja bym radził spożywanie więcej takich potraw gotowanych, zupy warzywne, z małym dodatkiem przypraw, z pietruszką przede wszystkim. Oczywiście nie można przesadzać z pietruszką, oczywiście dodawać jej trochę. Można dodać pokrojone filantro, kolendrę tak zwaną. I też ona spowoduje jakby lepsze samopoczucie, robienie takich po prostu zup soczystych. No i to, drodzy kochani, spowoduje jakby lepsze samopoczucie u was. Smażone potrawy raczej chciałbym, żebyście unikali smażonych potraw, ponieważ smażone potrawy dają bardzo dużo problemów na naszą wątrobę. Także jeżeli jest coś gotowane, to jest wszystko w porządku, jest wszystko jest ok i jest to łatwo sprawne i nie ma z tym problemu. Jeżeli jakieś mięso, jakaś ryba czy jakieś ciasto jest smażone, bardzo przypalone, no to wówczas będziecie mieć, drodzy kochani, problem z zasypianiem, będziecie mieć koszmary senne itd. itd. i tak dalej. Także jeżeli macie możliwość unikania tego glutenu, a szczególnie mówię to dla pań, które chcą dbać o swoją linię, no to wówczas możecie po prostu unikać potraw, które zawierają gluten, czyli pierogi, wszelkiego rodzaju pieczywa, chleb i tak dalej. Na marginesie chciałem wam skomentować, drodzy kochani, iż nasza firma Energy Aron posiada aronit, który jest odprawnikiem naturalnym, bardzo zdrowym. Na linku pod YouTube możecie znaleźć nasze aukcje, jak również posiadamy podkładki do wody, do harmonizowania struktur wody. Także dziękuję państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie z Teneryfy i do widzenia.